W tym przypadku granice pomiędzy Redutowami, Radlinem, Pszowem i Wodzisławiem przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Dzieje harcerstwa na szeroko pojętych ziemiach wodzisławskich mają wspólną historię i nie ma sensu dzielenia jej na kawałki. Aby poznać ją w pełni, można odwiedzić specjalnie w tym celu przygotowaną interaktywną izbę pamięci, która dokumentuje cały wiek działania harcerstwa na tych ziemiach. Wszystkie eksponaty są sprawne i można po dziś dzień ich używać. Powiedzieć muzeum to za mało, powiedzieć izba tradycji to także za mało. Tu wszystkiego można dotknąć i przetestować. Ja muszę powiedzieć, że ja takiego drugiego nie znam tu, w naszym terenie, bo ja nie mówię o gdzieś tam centrali naszego województwa, natomiast to jest jedyny, ale jest to wytwór pasji i zaangażowania tych, którzy byli harcerzami. Widać, że to harcerstwo wpoiło w nich taką potrzebę działania. Działania, ale i kolekcjonowania, lecz pytanie trzeba postawić inaczej. Co tu jest takiego cennego? Eksponatów zgromadzono wiele, wśród nich działające radiostacje sprzed kilkudziesięciu lat oraz inne elementy wyposażenia harcerzy na przestrzeni jednego wieku. Mamy radiostację nasłuchową, mamy możliwość za pomocą klucza nadać alfabetem Morse każdą wiadomość. Mają możliwość nawet zawiązać harcerskie węzły. Specjalny harcerski węzeł zawiązany został na szyi Mieczysława Kiecy. To tylko odznaczenie, a nie próba porwania się na jego życie. Do harcerstwa wstąpiłem w wieku lat 7, zostając zuchem, więc już troszeczkę czasu minęło. Na wystawie zgromadzono wiele pamiątek po czasach, kiedy obecność w harcerstwie była znacznie więcej niż tylko obowiązkiem każdego młodego człowieka. Tu mamy krzyż Virtuti Militari, który był pierwowzorem krzyża harcerskiego. Otwarcie wystawy zbiegło się z kilkoma rocznicami, które są bardzo ważne dla historii całego regionu rozumianego jako ziemia wodzisławska. Lekcja historia to jest 100-letni okres ZHP i 90-letni okres istnienia harcerstwa na ziemi wodzisławskiej. Na całej ziemi wodzisławskiej, rozumianej przez pryzmat harcerstwa, Redutowy wybijają się na plan pierwszy. Wśród tych różnych tam wielkich miast pojawiły się małe Redutowy i są te Redutowy. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.